Szanowni Państwo, otwieram obrady 63. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 15 grudnia 2022 roku. Informuję, że zgodnie z artykułem 15 punkt 1a ustawy o samorządzie powiatowym posiedzenia Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizerunek, a transmisja z obrad jest dostępna w sieci internetowej. Serdecznie witam Zarząd Powiatu, radnych oraz wszystkich Państwa biorących udział w dzisiejszej sesji. W sposób wyjątkowy witam Panią Monikę Dziedzic-Marciniak, która na dzisiejszej sesji złoży ślubowanie. Proszę Państwa, w dniu 8 listopada bieżącego roku wpłynęło do Biura Rady Powiatu postanowienie nr 33/2022 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim pana Jana Balcerka. Następnie w dniu 23 listopada wpłynęło kolejne postanowienie nr 35/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku Komisarza Wyborczego w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Odczytam teraz postanowienie nr 35/2022 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II. Z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2022, pozycja 1277, Komisarz Wyborczy w Skierniewicach postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Mandat obejmuje pani Monika Agnieszka Dziedzic-Marciniak, kandydatka z listy nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf 2. Postanowienie przekazuje się zainteresowanej wojewodzie łódzkiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do ślubowania złożonego przez panią Monikę Dziedzic-Marciniak. Wszystkich Państwa proszę o powstanie. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Po ślubowaniu. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad 63. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Proponowany porządek obrad Państwo otrzymaliście. Pani Monika złożyła akces do pracy w komisji oraz w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przygotowane zatem zostały stosowne projekty uchwał.
W związku z tym wnioskuję o rozszerzenie porządku dzisiejszej sesji o następujące punkty. Punkt pierwszy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Punkt drugi. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 1 łamanej na 13 na 2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zmienionej uchwałą nr 30 łamane na 199 łamane na 2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie porządku, zarówno tego, który otrzymaliście Państwo wcześniej, jak i tych punktów, które odczytałam przed chwilą. Bardzo proszę. Nie widzę, a zatem proszę Państwa, przystąpimy do głosowania nad wnioskiem o rozszerzenie porządku sesji. Głosować będziemy na każdy z punktów mających rozszerzyć nasze posiedzenie oddzielnie. Mam nadzieję, że Państwo informatycy są przygotowani do tej formuły. A zatem pytam Państwa, kto jest za rozszerzeniem porządku sesji o punkt rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Proszę o głosowanie. Radny Bogumił Koziarski z obecnych, tu nie mamy głosu od Pana. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło 19 radnych. Wszystkie głosy za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu rozszerzającego porządek. Kto jest za rozszerzeniem porządku sesji o punkt rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Wszyscy obecni, 19 radnych jest za przyjęciem do porządku obrad tego punktu. Szanowni Państwo, kto jest za rozszerzeniem porządku sesji o punkt rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Głosujemy. Szanowni Państwo, 19 radnych oddało głos za rozszerzeniem o ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Kto jest za rozszerzeniem porządku sesji o punkt rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 1 łamane na 13 łamane na 2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zmienionej uchwałą nr 30 łamaną na 199 łamane na 2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę o oddanie głosu. Dziewiętnastu radnych biorących udział w głosowaniu odpowiedziało za
przyjęciem tego punktu do dzisiejszych obrad. A zatem, Szanowni Państwo, przedstawię Państwu porządek obrad, według którego będą toczyć się dzisiejsze obrady. Punkt pierwszy – otwarcie 63. sesji Rady Powiatu. Punkt drugi – stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci – przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty – rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2023-2043. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2023. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 1 /13/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 30/199/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu osobowego. Stanu liczbowego. Punkt 10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie pomiędzy 62 a 63 sesji Rady Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 11. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 12. Sprawy różne. Punkt 13. Zamknięcie obrad 63 sesji Rady Powiatu. Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą jesteśmy już w punkcie czwartym, bo punkty 1, 2 i 3 zostały już zrealizowane. A zatem przystępujemy do punktu czwartego dotyczącego rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2023-2043. W materiałach otrzymaliście Państwo autopoprawkę do pierwszego projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz tekst jednolity. Uprzejmie proszę Panią Beatę Zysiak, skarbnika powiatu, o zreferowanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Zgodnie z procedurą Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła swoją opinię w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i uchwaliła, co następuje. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Opiniuje się również pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 deficytu budżetu. Opinia powstała na podstawie wykazu przedsięwzięć ujętych w uchwale, wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2023 zgodne są z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej. Wszystkie upoważnienia organu też zostały zawarte. Wynika również z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2023-2043. I tym samym tożsama jest z naszym budżetem. Jeśli chodzi o autopoprawkę, to jest zgodna z uchwałą budżetową i dotyczy zadania właściwie zmiany w jednym załączniku, czyli utworzenie centralnego bloku operacyjnego, które zostało na wniosek komisji zmienione w kwocie. Dziękuję. Jeżeli jakieś pytania do wieloletniej. Może najpierw opinię komisji, Szanowna Pani Skarbnik, a zatem za chwilę zobaczymy, czy są pytania.
Poproszę komisję merytoryczną o przedstawienie opinii w przedmiocie przedstawionego projektu uchwały. Jako pierwszego poproszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pana Grzegorza Glimasińskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę pana Leona Karwata, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o opinię komisji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Poproszę przewodniczącego pana Mariusza Strzępka, który przewodniczy Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych o opinię swojej komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. O opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poproszę jej przewodniczącą panią Teodorę Sowik. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Piotra Kagankiewicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, otwieram dyskusję nad projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2023-2043. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję, nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Poproszę o przygotowanie głosu. Poproszę o głosowanie. Szanowni państwo, 14 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, 3 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Bardzo serdecznie dziękuję. A zatem uchwała uzyskała akceptację Wysokiej Rady. Szanowni państwo, punkt 5 naszego posiedzenia dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2023. Do projektu, przepraszam, jesteśmy po tym punkcie. Przepraszam najmocniej. Dobrze. Szanowni państwo, punkt 5 naszego posiedzenia dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2023. Do projektu budżetu na 2023 rok otrzymaliście państwo autopoprawkę wynikającą ze złożonych przez komisje poszczególne wniosków oraz tekst jednolity projektu uchwały. Panią Beatę Zysiak, skarbnika powiatu, proszę o zreferowanie projektu budżetu. Dziękuję bardzo. Regionalna Izba Obrachunkowa również opiniowała projekt uchwały budżetowej powiatu tomaszowskiego na rok 2023. Opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2023. Projekt został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu oraz opinię składu orzekającego o projekcie budżetu sformułowaną w tej sentencji. Starosta powiatu jest zobowiązany przedstawić przed uchwaleniem. Autopoprawka, jeśli chodzi o budżet, dotyczyła 4 punktów i w skrócie dotyczyła ona zakupu sprzętu medycznego, wprowadzenia zadania zakupu sprzętu medycznego na kwotę 800 tysięcy, środki na ten cel pochodziły z utworzenia centralnego bloku operacyjnego, wprowadzenia zadania budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 imienia Jana Pawła w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 100 tysięcy. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy ogólnej. Zwiększa się również wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu państwa kwotę 15 tysięcy. Środki pochodzą z dotacji z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. I ostatnie zadanie zwiększa wydatki bieżące się na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 80 tysięcy z przeznaczeniem na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej. To jest cały zakres autopoprawki. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Poproszę o opinię merytoryczne komisje
poszczególnych przewodniczących tychże komisji. Jako pierwszego poproszę pana Grzegorza Glimasińskiego, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. O opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę przewodniczącego pana Leona Karwata. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. O opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych poproszę jej przewodniczącego pana Mariusza Strzępka. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jej przewodniczącą panią Teodorę Sowi. Opinia komisji jest pozytywna. Poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego pana Piotra Kagankiewicza o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Radni otrzymali również odpowiedź Zarządu Powiatu na wnioski wypracowane przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego. Czy zachodzi konieczność odczytywania tej odpowiedzi? Znajdujemy jej odniesienie de facto w projekcie budżetu, prawda? Proszę państwa, otwieram dyskusję nad projektem budżetu powiatu tomaszowskiego na 2023 rok. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Radny Paweł Łuczak, bardzo proszę, oddaję panu głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, bo nie mamy sprecyzowane, który to orlik musimy remontować w 2023 roku i czy to są poważne zniszczenia. Drugie pytanie, w tabelkach przychodowych do naszego budżetu znalazłem taką pozycję opłata od archidiecezji 35,27 zł. Czy to jest podatek gruntowy, jaki płaci archidiecezja naszemu powiatowi za swoją szkołę? Jego wysokość. To takie dwa krótkie pytania, a jak dostanę odpowiedź, to mam jeszcze trzecie. Czy mogę w ten sposób, pani przewodnicząca? Proszę pana, to jest pana decyzja. Skoro jest taki scenariusz, to niech tak zostanie. Pani jest przewodniczącą i się zawsze pyta. Myślę, żebyśmy się nie pogubili, to najpierw dziękuję poproszę bardzo. O to, żeby... Czy pani skarbnik, czy ktoś z członków zarządu będzie odpowiadał na pytania pana radnego? Bardzo proszę, pan wicestarosta. Najbardziej potrzebna remontu jest na Orliku przy ulicy Majowej, to jest Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Natomiast ten 35 zł. Nieruchomości nie ma. To może poproszę. Dobrze, panie wicestarosto, ja się dopytam w dziale finansowym, zostawmy to. I ostatnie, trzecie pytanie, pani przewodnicząca, a raczej taki mały apel. Zaciągamy kredyt 13 milionów 100 na, być może zaciągniemy, pani. Pokusiłem się o matematykę, o odejmowanie i drogi zarządzie, odejmując wszystkie inwestycje, oprócz tych, które są będą realizowane pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych. Tych nie ujmowałem w swojej tabelce. I biorąc pod uwagę te, które musimy zrealizować i pod którymi podpisywałem się zawsze od początku, czyli drugie liceum czy środowiskowy dom, gdzie jest przenoszony na Majowej, plus to, co możemy pozyskać z Nowego Ładu, czyli cztery inwestycje drogowe, odejmując wszystkie dodatkowe, cały ten szereg drobnych po 2000, po 5000, po 50, czy po 500, czy nawet po milion są, wychodzi, że być może będziemy musieli zasiągnąć kredyt około 4 milionów. Drogi zarządzie, rozważcie w tym budżecie biedy w 2023 roku, bo być może tak będzie, każdą pozycję. I wykażcie się naprawdę zdrowym rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji. Bardzo was o to proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie radny, ja nie dostrzegłam pytania, więc proszę powiedzieć, czy my mamy potraktować pana głos w tym trzecim punkcie? Powiedziałem, że to będzie taki apel, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zgłasza się pan Mariusz Szczępek do udziału w dyskusji. Proszę uprzejmie, oddaję panu głos. Ja chciałem dopytać po prostu w temacie nowych planów inwestycyjnych, które powiat tutaj na wniosek, jak rozumiem, radnych wprowadza, dotyczących budynku dydaktycznego ZSP numer 3, czyli w samochodówce. Ja chciałbym zapytać, czy państwo robili jakieś w ogóle badania demograficzne, jeżeli chodzi o powiat tomaszowski? Jak się sytuacja przedstawia? Jak w perspektywie kolejnych 5, 6, 7, 10, a może nawet 15 lat, bo tak to trzeba liczyć, kolejną pierwszą klasę, jak się ma liczba narodzin, nie wiem, czy państwo wiecie, ile się rodzi w tomaszowskim szpitalu dzieci obecnie miesięcznie, bo nie wiem, czy dwie klasy jesteśmy w stanie tymi dziećmi wypełnić. Tych szkół trochę tylko mamy i sensowność i celowość tej inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania, tym bardziej, że zmniejsza się liczba dzieci również w szkołach podstawowych. Tego wyżu już, który mamy dzisiaj w związku z reformą oświaty, już mieć za 3 lata nie będziemy. Ilość dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych zmniejszy się w sposób zdecydowany. Więc myślę, że pytanie by było sensowne. Ja nie mówię, żeby nie inwestować w tę szkołę, ale no wtedy trzeba mieć na uwadze to, że którąś będziemy musieli zlikwidować. Pytanie więc jest, którą i czy warto likwidować kolejną szkołę, inwestować kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów złotych w budynek, kiedy budynki my już mamy. Przypomnę również, że zlikwidowaliśmy budowlankę, znaczy nie my, tylko samorząd powiatowy zlikwidował budowlankę. Do dnia dzisiejszego budynek stoi opustoszały i generuje nam tylko i wyłącznie koszty. Być może zajdzie potrzeba, pani skarbnik, zarządzie powiatu, połączenia szkół, na przykład szkoły z Nadrzecznej ze szkołą na Legionów Piłsudskiego i jedno miejsce będzie zapewniało bazę do nauki praktycznej zawodu, a drugie do nauki, do tej pracy stricte dydaktycznej. A być może opróżni nam się za chwilę 14 szkoła, gdzie w tym roku był słaby nabór i tylko dzięki zaangażowaniu nauczycieli w ogóle jakieś tam klasy powstawały. No problem jest dosyć poważny. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, proszę państwa. Projekt tego budynku myśmy już zrobili. Wydaliśmy na niego kilkaset tysięcy złotych, trafił do kosza. Trafił ten projekt do kosza. Będziemy przygotowywać kolejny za kilkadziesiąt milionów złotych. No ja tylko tak gwoli takiego zdroworozsądkowego podchodzenia do pewnych pomysłów, inwestycji, wniosków, które składamy, wpisujemy je w sposób taki bezkrytyczny do budżetu, nie zastanawiając się, nie analizując danych demograficznych, finansowych, wpływu na przyszłe funkcjonowanie powiatu. No są dosyć poważne sprawy. Dzisiaj możemy sobie przeznaczyć 10, 15, 20, 100 tysięcy złotych na przygotowanie projektu. No wszystko pięknie, wydamy znowu jakieś pieniądze i co, kolejny projekt trafi? Już nie chcę mówić, że do kosza, ale do szuflady. A jeżeli zrealizujemy tę inwestycję, to obok będziemy mieli szkołę, która najprawdopodobniej opustoszeje w pewnej perspektywie czasowej. Nie chcę tu wchodzić w tematykę Sławka Żegoty, bo on tam najlepiej by się orientował. Natomiast no, będziemy generować jakby kolejne koszty, kolejne budynki, które będą stały puste. No niestety liczba mieszkańców w Tomaszowie się zmniejsza z roku na rok. Rodzi się po 50-60 dzieci, nie wiem, Michał, pewnie potwierdzisz, no, miesięcznie w naszym szpitalu. Dopłacamy do porodówki, dopłacamy do, no niemalże do każdej działalności tutaj. No teraz będziemy planowali kolejny budynek dydaktyczny. No na pewno byśmy wszyscy chcieli, no tylko co z budynkami, które już mamy? Mamy budowlankę niewykorzystaną, mamy inne też szkoły, szkołę na Strefowej, która też ma problemy z naborem, mamy Nadrzeczną. No, dla mnie jest to dosyć zastanawiające. No nie jest to jakiś taki
powód, dla którego miałbym głosować przeciwko budżetowi. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że rzeczywiście, żebyśmy się nie wpuszczali w kolejne problemy. Tutaj pani Rudzka przekazała mi listę projektów drogowych, które też zostały zrobione. My w tym roku wpisaliśmy kolejne projekty do stworzenia w budżecie. Słucham? No trzeba racjonalnie jakoś. Ja wiem, że my wszyscy mamy jakieś pomysły. Tu byśmy chcieli zrobić uliczkę, tu chodnik, tu coś jeszcze zgłasza, to się zgłasza. No ale zarząd jest od tego, żeby nieco studził. Tym bardziej, że mamy projekty gotowe. I to chyba na wszystkie gminy, tak jak tutaj tak na szybko przeglądam, to chyba dotyczące wszystkich gmin. Można je realizować sukcesywnie. Nie muszą być kolejne nowe miejsca wymyślane. Taka jest moja opinia, tym bardziej, że sami Państwo wiecie, że ten budżet, pani skarbnik, jest budżetem mocno napiętym i będziemy go, nie wiem ile razy w tym roku, w przyszłym roku naprawiać, że tak powiem, no bo tak to trzeba nazywać. No. Przyjmujemy budżet, ale tak naprawdę będzie on prowizorium budżetowym. No tak pewnie się Państwo zgodzicie. Jeszcze raz pod rozwagę Państwa kieruję różnego rodzaju pomysły, które są nie do zrealizowania, które nie mają żadnego uzasadnienia w sensie merytorycznym, żeby zastanawiać się nad im, chyba że zarząd ma taki cel, no bo ja jestem w stanie zrozumieć, że wpisujemy kilkadziesiąt pozycji, tu 10 tysięcy, tu 20, tu 5, tu 3, i później w ciągu roku będziemy sobie na dowolne cele te środki wykorzystywać. No ale myślę, że to chyba nie tak to powinno wyglądać, tak? Bo to planowanie powinno być przynajmniej w zakresie finansów, tak szczególnie w trudnych czasach powinno być bardzo wyważone i w sposób zdecydowany racjonalne. Taka jest moja opinia na temat budżetu, który Państwo nam przedłożyliście. Jeszcze tylko, bo tak nikt z Państwa nie odpowiedział panu Pawłowi, samorząd powiatowy nie jest organem podatkowym, w związku z tym nie pobiera podatku od nieruchomości. Także to najkrótsza odpowiedź, jaka jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy pani skarbnik, bądź pan wicestarosta, czy członkowie zarządu chcą się ustosunkować? Czy pan w ogóle oczekuje odpowiedzi? Nie, pan wyraził swoją opinię. W takim razie dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji, a zatem zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wynik głosowania 15 radnych za, 4 radnych przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 6. To jest rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jana Balcerka, który był członkiem Komisji Zdrowia i Rodziny i Spraw Społecznych, zmianie ulegnie skład osobowy tej komisji. Komisja zostanie pomniejszona o jednego członka. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Tomaszowa w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Pomijam podstawę prawną, pomijam podstawę, która wynika z paragrafu pierwszego, natomiast paragraf 1, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Powołuje się Komisję Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w składzie. Pan Strzępek Mariusz, pan Kagankiewicz Piotr, pani Hez Bogna, pan Justyna Włodzimierz, pan Kukliński Mirosław i pan Michalak Szymon. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu
Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Chyba, że ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj zabrać głos. Bardzo proszę, przewodniczący Komisji Spraw Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, pan Mariusz Szczępek. Bardzo proszę. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że no niestety pomniejszyła nam się skład osobowy komisji. Najpierw Sławek przeniósł się do Komisji Edukacji. Teraz to nieszczęśliwe zdarzenie z panem Balcerkiem. Ale ja chciałem państwa zachęcić do tego, żeby, bo radny nie musi pracować tylko w dwóch komisjach, może pracować więcej. Więc ja chcę państwa zachęcić, żeby jakby dołączyć do Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Będziemy się zajmować zdrowiem i innymi ważnymi sprawami. Zachęcam jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Głosujemy, szanowni państwo. Wyniki głosowania 20 radnych obecnych na posiedzeniu głosujących w tej materii opowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt 7 dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Odczytam projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Pomijam akty prawne. W paragrafie pierwszym punkt 1 przyjmuje się, że mandat radnego Jana Balcerka, członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, wygasł z dniem 22 października 2022 roku zgodnie z postanowieniem nr 33/2022 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. Paragraf 1 punkt 2 powołuje się do składu Komisji radną Monikę Dziedzic-Marciniak. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 4. Uchwała zostaje poddana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Szanowni państwo, głosujemy. Wynik głosowania 20 radnych obecnych na posiedzeniu zagłosowało za przyjęciem projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, punkt 8 naszego posiedzenia dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Tu następuje podstawa prawna, po czym paragraf pierwszy brzmi: powołuję się radną Monikę Dziedzic-Marciniak do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Proszę o głosowanie. Wyniki głosowania. Wszyscy radni obecni na dzisiejszym posiedzeniu w liczbie 20 opowiedziało się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, punkt 9 naszego posiedzenia dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 1 łamane na 13 łamane na 2018 z dnia 27 listopada 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 30 łamane na 199 łamane na 2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 1 łamane na 13 na 2018 z dnia 27 listopada 2018 zmienionej uchwałą nr 30 łamane na 199 łamane na 2020 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego. Tu następuje podstawa prawna, po czym paragraf pierwszy, punkt pierwszy brzmi: powołuje się stałe komisje Rady Powiatu o następujących stanach liczbowych. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego w składzie 6 radnych, Komisja Zdrowia i Rodziny i Spraw Społecznych w liczbie 6 radnych, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w liczbie 7 radnych, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 7 radnych, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu w liczbie 10 radnych, Komisja Rewizyjna w liczbie 7 radnych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w liczbie 6 radnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprzejmie proszę o przygotowanie głosowania. Proszę o głosowanie. Szanowni Państwo, 20 radnych opowiedziało się za przyjęciem prezentowanego projektu uchwały. Bardzo dziękuję. O głos prosi pan Justyna Włodzimierz. Tak, podtrzymuje pan? Tak. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Pani przewodnicząca, chciałem zgłosić wniosek o 15-minutową przerwę w obradach w celu krótkiego spotkania komisji rewizyjnej. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Taką propozycję, taki wniosek pana radnego musimy przegłosować. Szanowni Państwo, bardzo proszę o głosowanie w sprawie zgłoszonego przez radnego Justynę wniosku. Poproszę o wyniki głosowania. 17 radnych opowiedziało się za. 2 jest przeciwnych, 1 wstrzymujący się, a zatem wniosek radnego uzyskał akceptację. Drodzy Państwo, mamy godzinę 14:56, a zatem spotykamy się o 15:15. No, spróbujemy 10, ale jak nie da rady, to 15. Bardzo dziękuję. Posiedzenia. Drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie 10 dzisiejszego posiedzenia, dotyczącym sprawozdania Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie pomiędzy 62. a 63. sesją Rady Powiatu
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Zgłasza się Pan Radny Marek Parada. Proszę, oddaję Panu głos. Ja chciałbym, dziękuję bardzo, chciałbym zapytać zarząd. W uzupełnieniu jest informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem środowiskowego domu samopomocy oraz w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora. Co tam się zadziało i jakie są decyzje? Pani dyrektor, która została wybrana w ramach konkursu, jest na zwolnieniu lekarskim, przebywa w szpitalu. Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków, zrezygnowała i spośród pracowników SDS-u została wybrana kolejna osoba, której powierzono pełnienie obowiązków na czas nieobecności pani dyrektor. No ale tutaj jest zapis wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę. Tak, bo zarząd musiał wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy. Ale która? Tą, która zastępowała, ta pierwsza, która zastępowała. Rozumiem. Nie panią dyrektor. Nie. Dobrze, dziękuję. Czyli rozwiązany został stosunek pracy z tą panią, tak? Z tą osobą. Tak, i w związku z tym powierzyliśmy pełnienie obowiązków na czas nieobecności dyrektora kolejnej osobie. Pracownicy? Tak. A możemy wiedzieć nazwisko, czy? To znaczy, myślę, nie ma pana Marka Kubiaka, on jest zorientowany. No nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu, a zatem proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 11, wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, w tym punkcie chce zabrać głos radny Mariusz Strzępek. Oddaję Panu głos. Ja chciałbym zabrać głos w sprawie wniosku, jaki złożyliśmy jako klub radnych KWW Marcina Witko, dotyczący nadania imienia pana Jana Dorociaka, pana magistra Jana Dorociaka hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Chciałbym, żeby państwo się nad tym wnioskiem tak jako zarząd pochylili, bo myślę, że osoba jest szacowna i że warto jakby takie osoby upamiętniać, które jakoś tam w historii naszego miasta się pozytywnie zapisały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wicestarosta. Rozważymy to. Tak, rozważymy i podejmiemy decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę chętnych osób do zabrania głosu, do pytań w tym punkcie, a zatem kolejny punkt naszego posiedzenia, punkt 12, to sprawy różne. Szanowni Państwo, w korespondencji otrzymaliście Państwo uwagi Związku Powiatów Polskich do ustaw. Jeśli ktoś nie zaglądał jeszcze do korespondencji, to serdecznie zachęcam, jest to dosyć bogata korespondencja. Ponadto otrzymaliście Państwo drogą mailową informację Lokalny Rynek Pracy. Też zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę, radny Marek Parada. Ja chciałbym wrócić do poprzedniego punktu i do poprzedniej wypowiedzi pana Strzępka. Chciałbym zapytać, kto jest władny nadawać imienia hali, czy na naszych oczywiście obiektach, czy zarząd powiatu, czy rada powiatu, czy komitet jakiś założycielski? Bardzo bym prosił o jakieś wyjaśnienie. Bardzo proszę, chyba służby prawne będą uprzejme w tym. Pani mecenas prosi o chwilę, żeby móc to ponad wszelką wątpliwość sprawdzić. Ja analogicznie do takiego zdarzenia, które miałam okazję, będąc radną Rady Miejskiej, przeżyć, to w Radzie Miejskiej jest tak, że imię placówce podległej organowi nadaje organ, w tym wypadku było miasto, to u nas powiat,
ale nadanie imienia następuje na wniosek. Wnioskodawcami mogą być stowarzyszenia, różne grupy, w tym przypadku mogą być radni czy grupa radnych, ale nie chciałabym też wyręczać tutaj służb w tym zakresie, więc proszę Państwa, proszę, być może mamy jeszcze inne kwestie, które będziemy poruszać, zanim taką informację pozyskamy zwrotną. Proszę, kto z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? W związku z tym, że sprawa jest rozwojowa i to jest dopiero wniosek, to może no uznajcie Państwo, jak sobie życzycie, czy czekamy, aż służby prawne rozpatrzą tę kwestię i nam odpowiedzą, czy odpowiedzą nam może na kolejnej sesji, zwłaszcza, że najprawdopodobniej, nawet na pewno będziemy mieć jeszcze sesję nadzwyczajną w grudniu i będzie taka okazja, żeby taką informację otrzymać. Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę, tak, w tej sprawie. Proszę. Myślę, że stosowne by było, żeby służby prawne ewentualnie wyraziły opinię na piśmie i wszystkim radnym na skrzynki mailowe tą informację przekazały do, no jak naj... Do wiadomości, tak. Do wiadomości, dziękuję. Bardzo dziękuję, a zatem możemy procedować dalej. W związku z tym, że nie ma głosów wśród Państwa, głosów chętnych do dyskusji, to został nam jeszcze jeden punkt, ale zanim nastąpi zamknięcie obrad, pozwólcie Państwo, że w tym okresie przedświątecznym złożę Państwu świąteczne życzenia. Drodzy Państwo, życzę wszystkim radości, spokoju i miłości. Życzę Państwu, żeby ten czas świąteczny był czasem refleksji, był czasem, w którym w sposób szczególny docenimy swoich najbliższych i którym poświęcimy troszkę czasu. Wszyscy tu zebrani to osoby niezwykle aktywne zarówno zawodowo, jak i społecznie. Dobrze, że są święta. Dobrze, że jest ten moment, kiedy możemy zostawić wszystkie nasze zawodowe i społeczne sprawy po to, by poświęcić ten czas swoim najbliższym. Drodzy Państwo, myślę, że atmosfera dzisiejszego posiedzenia i ta nasza nadzwyczajna zgodność w dniu dzisiejszym to sprawa tego światełka pokoju. Drodzy Państwo, jeszcze raz życzę Państwu wszystkim tego, co jest Wam najbardziej potrzebne, a wszystkim nam na pewno najbardziej potrzebne jest zdrowie i szczęście w rodzinie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Szanowni Państwo, punkt 13. Zamknięcie obrad 63. sesji Rady Powiatu.